Dzień dobry, szczęść Boże. Mamy już niedzielę palmową. Można by powiedzieć, że Wielki Post dobiega już końca. I to bardzo wyjątkowy. Zewsząd to słyszymy i wszędzie na różnych portalach czytamy, że mamy wyjątkowy Wielki Post. I dzisiaj, kiedy mamy już niedzielę palmową, Słowo Boże jest bardzo, bardzo obfite, bo jak w każdą niedzielę czytamy dwa razy Ewangelię o tym uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. I później jeszcze ta Ewangelia z podziałem na role, kiedy czytamy i przypominamy sobie to, co dla nas najważniejsze, a więc męka i śmierć Pana Jezusa. Natomiast dzisiaj chciałbym Ciebie zaprosić nie tylko do tego, żebyśmy się nad tym słowem zatrzymali, o którym przed chwilą wspomniałem, ale chciałbym, żeby ta niedziela faktycznie rozpoczęła nasz marsz. Nasz marsz ku Jerozolimie wraz z Jezusem. I dzisiaj tak naprawdę chciałbym zaprosić Cię, żebyśmy przyjrzeli się Słowu Bożemu, które nie tylko dzisiaj, ale przez kolejne dni, które zostały do Triduum Paschalnego, będą nas prowadzić, które będą nas przygotowywać, tak jak Jezus się przygotowywał też do tego najważniejszego momentu. Dlatego mając w pamięci, że wszystko ma swoje spełnienie i szczyt w męce i śmierci Pana Jezusa, zapraszam Cię, żebyśmy w tym tygodniu pozwolili sobie na to, aby mając trochę czasu i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę, żebyśmy sięgnęli po Słowo Boże. Bo zapowiedź tego, co się stanie, którą słyszymy dzisiaj w Niedzielę Palmową, poprzedza bardzo konkretne wydarzenia, to, co się działo z Jezusem. Więc w poniedziałek, w Wielkim Tygodniu, znajdujemy się w Betanii, gdzie święty Jan nas zaprasza do spotkania przy stole, gdzie Marta usługiwała, natomiast Maria namaściła Jezusa drogocennym olejkiem. Marta nieświadomie posługuje przy tym, co mniej ważne, natomiast Maria wyczuwa to, co jest najważniejsze. Maria przygotowuje Jezusa i samą siebie tak naprawdę tym gestem do tego, co będzie zapowiedzią Jego męki. Myślę sobie także, że to jest zaproszenie też dla nas. To bardzo konkretne przygotowanie do tych wydarzeń. Może właśnie w poniedziałek jest moment, żebym zostawił to, co gdzieś mnie zaprząta, jak Marta, a jak Maria, żebym namaścił siebie tym słowem, które Jezus mi daje, żebym przylgnął do Niego i nawet właśnie drogocenny, co się wydaje teraz, czas poświęcił Jezusowi. To namaszczenie w Betanii jest dla mnie drogowskazem na poniedziałek. Ten wielki tydzień chcę wejść w poniedziałek, tak jak w Betanii Marta i Maria, będąc blisko Jezusa. Niech to będzie dla mnie drogowskazem. We wtorek święty Jan przedstawia nam kolejne wydarzenie. Jezus, kiedy znajduje zrozumienie u Marty i Marii, okazuje się, że tego zrozumienia trochę brakuje wśród najbliższych uczniów, ponieważ mamy opis zaparcia się Piotra i to, co nas zawsze bardzo boli, zapowiedź zdrady Judasza. Może to słowo na wtorek jest szczególnie dla mnie w tym tygodniu wielkim, poprzedzającym mękę Pana Jezusa. Może czuję się tak silny jak Piotr. Może mam coś za skórą, gdzie Jezus, wyciągając to na zewnątrz, zaprasza mnie do innego postępowania. Może ten wtorek Wielkiego Tygodnia jest dla mnie zaproszeniem, żeby stanąć po prostu w prawdzie. Prawda, która może zaboli i zapłacze, tak jak Piotr. Oby mnie nie stłamsiła i nie zmiażdżyła jak Judasza. I w środę już święty Mateusz nas zaprasza, przedstawia tak naprawdę to, co wczoraj słyszeliśmy w zapowiedzi, a więc dokonuje się zdrada Judasza. Wielka Środa to bardzo trudny moment, kiedy widzimy, że Jezus wychodzi z inicjatywą do Judasza i przedstawia mu, że tak naprawdę wszystko wie. Mówi do Judasza: znam Cię, znam Twoje plany, ale Cię ciągle nie odrzucam, ale Ciebie zapraszam do tego, żebyś, tak jak na początku swojej drogi, żebyś poszedł za mną, nie za swoimi myślami. Niestety wiemy, że Judasz był na to też odporny. Może dzisiaj, w przededniu właśnie Triduum, w środę Wielkiego Tygodnia, w tą Wielką Środę, jest dla mnie bardzo mocna wskazówka, że Jezus mnie zna, a mimo to nie odrzuca mnie. Jeszcze się o mnie upomina, nawet jeśli moje myśli są
po prostu najlepiej, gdyby ich nie ujawniać, ale Jezus je ujawnia, Jezus je zna i kocha mnie i zna mnie z moim grzechem, z moimi myślami. To taka zapowiedź na dobre przeżycie tego Triduum. Niech Słowo nas prowadzi.